najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Jesteśmy. Ewa krzyczy z radości. Ewa nie rozumie, co tu się wydarzyło. Rozstawaliśmy się mniej więcej 40 czy godzinę temu i Ewa była wówczas 9. sprinterką świata, a teraz Ewa jest 6. sprinterką świata. Ewa pobiegła po raz trzeci w karierze poniżej 11 sekund, 10:97. Ewa pobiegła najszybciej z Europejek na tych mistrzostwach. No jeszcze z tymi szybszymi troszkę nie udało się wygrać, ale 6. miejsce. To jest najlepsze miejsce w historii polskiej sprinterki, czego Ci gratuluję. Ciesz się w ogóle, że dałam radę wystąpić tam w tym finale, ponieważ zeszłam tam na dół. Widziałeś, w jakim stanie się rozstawaliśmy. Nie było za dobrze. Ale panie powiedziały mi, że biegam. Że biegam w finale. Mówię, no dobra. I dalej pełna łez. Szybko załatwili mi Mielekca i pojechałam. Tręka trochę dała mi się poprawić, bo nie wyglądałam za dobrze, jak pamiętacie godzinę temu. Niesamowite przeżycie, ale jest to jeden z najpiękniejszych moich dni w życiu i najgorszych tak naprawdę. Roller coaster. Tak, połowa serduszka była złamana, bo nie weszłam do tego finału. A połową serduszka jestem 6, więc przepraszam, cieszę się bardzo, niesamowite to jest, naprawdę miałam cel przybiec po prostu 8, żeby było, że jest 8, jestem 8, ale nie dałam za wygraną, powiedziałam sobie, że teraz jest ten czas. No i pokonałam tego, kogo chciałam pokonać, kto wygrał 1000 ze mną. No i dobrze się bawiłam. Myślę, że to jest najlepsze w tym wszystkim, że dobrze się bawiłam. My też przeżywaliśmy z tobą roller coaster. Oczywiście ja tutaj sobie stoję i tylko trzymam mikrofon. Ty musiałaś się zebrać, musiałaś się skoncentrować, ale znamy się trochę. I ja wiem, że to oprócz tego, że jesteś bardzo szybka, jesteś niezwykle wrażliwa. Co zresztą pokazałaś tutaj, emocje w tobie zawsze są. Oprócz tego, że poprawiłaś make-up i trenerka poprawiła ci make-up, to co ci powiedziała? Jak ty się skupiłaś na tym, żeby znów wejść do bloku, no i dać siebie maksimum możliwości w finale Mistrzostw Świata? Powiedziała, że to jest moja życiowa szansa, że mogę już nie dostać takiej szansy. I że w Belgradzie było tak samo. Myśleli, że ja zrobiłam falstart, ja tak naprawdę przybiegłam jako srebrna medalistka Mistrzostw Europy halowych. Więc jakoś się zebrałam, chociaż w tej drodze, tymi Mielekcami już do tego drugiego cold roomu, myślałam, że dalej będę płakać, że no nie poradzę sobie, ale weszłam na ten stadion, mówię, albo dzisiaj, albo nigdy. No i to chyba było dzisiaj. Jestem 6, kurde, fajnie, bardzo się cieszę. Chyba no jako jedyna, jedyna Europejka. Jedyna? Adina, przepraszam, masz rację, ale byłaś najlepsza z Europejek, tak. No, także super. Zobacz, jak mnie dużo brakuje. Bardzo się cieszę, że Szakali wygrała, bo bardzo ją lubię. No i nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć. Już były tutaj łzy smutku, łzy szczęścia zaraz będą. Nie wiem, co jeszcze, ale udało się. Ja ci zadam jeszcze jedno pytanie, bo mówiłaś, jak się widzieliśmy godzinę temu, że to są takie momenty, które ciebie napędzają, ciebie motywują. Za rok jest Paryż, Igrzyska Olimpijskie, za 2 lata jest Tokio, Mistrzostwa Świata. No ale to chyba też cię motywuje, prawda? Ale nie odwołuję tego, co powiedziałam, bo te gorsze emocje myślę, że bardziej wpływają na człowieka niż te dobre. Nie umiem się teraz cieszyć za bardzo tym, no bo dalej gdzieś z tyłu głowy mam to, że zaraz będę płakać. Ale też to napędza. 6. Mistrzostwa Świata. W najważniejszej konkurencji, tej najbardziej spektakularnej. Jesteś 6. kobietą świata. Jestem 6. kobietą świata i do tego białam. Ale to już wiecie, poza tematem. Jestem super szczęśliwa. Udało się. Po prostu się udało. Zrobiłaś to. A ja ci tego gratuluję. Nie mieliśmy 6. kobiety świata jeszcze, szanowni państwo. Jeszcze nigdy. Teraz już mamy. I jeśli to napędza, to za rok na igrzyskach. Na za rok na igrzyskach. Ja obiecuję.
Nie obiecuj. Nie sobie mów tam. Ja będę trzymał kciuki, po prostu. I na tym kończymy. Ewa Swoboda, 6. zawodniczką Mistrzostw Świata. Poniżej 11 sekund po raz trzeci w sezonie. Kłaniamy się widzom jedynki, a w TVP Sport kontynuujemy rozmowy, analizy i tak dalej, i tak dalej. Dobranoc.